witam was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. I słuchajcie, czekałem, doczekałem się wreszcie. Po 3 miesiącach dotarła do mnie przesyłka z Rancho Cordova w Kalifornii, a mianowicie cicha śmigła Low Noise firmy Master Air Screw. To są śmigła Stealth drugiej generacji, które zapewniają zdecydowanie lepszą pracę tego cuda, a mianowicie Mavic Air 2. Dzisiaj będziemy trochę rozmawiali na ten temat. Powiem, że Mavic Air 2 ma 3 cechy, które można poprawić. Pierwsza to jest zasięg, który wiecie jak można poprawić. Druga rzecz to jest czas lotu. Możemy dokupić dodatkowy akumulator, które w tej chwili nie są specjalnie drogie. No i trzecia sprawa to jest poziom hałasu. Mamy bardzo wysokie tony, które możemy zredukować właśnie poprzez zastosowanie śmigieł Low Noise Master Air Screw Stealth. Dzisiaj zobaczymy, jak to wygląda. Przede wszystkim producent tutaj deklaruje parę rzeczy, a mianowicie deklaruje nam obniżenie tego dźwięku i ten dźwięk ma być przede wszystkim niższy, czyli te tony nie będą tak drażniące, a druga sprawa deklaruje nam też to, że będziemy mieli dłuższy czas lotu. Za chwilę to wszystko sprawdzimy, jak to wygląda, zapraszam was zatem dalej. Natomiast jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam do subskrypcji, dlatego że mamy często tego typu odcinki, a nawet zdarzają się lepsze. Także do dzieła. Zobaczmy w takim razie, co przysłali mi koledzy z Kalifornii. Mam tutaj 2 komplety śmigieł. Jeden jest w kolorze magenta, czyli czerwony, drugi niebieski. Jest to wersja V2, o czym warto pamiętać, jak będziecie zamawiali. I mamy w każdym opakowaniu po 4 śmigła, czyli dokładnie komplet. Jest napisane też, że są low noise, quick release, upgrade, czyli poprawione, nie powodują błędów, lepiej się spisują, szczególnie w trybie sportowym. Zobaczmy, co jest na drugiej stronie. Wyprodukowane w Kalifornii, w Rancho Cordova, czyli amerykański produkt, fantastycznie. Gdzie one są dostępne? Najczęściej można je znaleźć na Amazonie. Najbliżej nas można je kupić na Amazon.de. Ja wam udostępnię link do tego. Zobaczmy w takim razie, co jest w środku, w opakowaniu. Jak widzicie, w pudełku mamy całkiem profesjonalny zestaw. Składa on się tutaj z instrukcji dotyczącej użytkowania, czyli to jest Quick Start Guide. Mamy też instrukcję bezpieczeństwa, komplet 3 naklejek, które możemy sobie fajnie wykorzystać, i woreczek ze śmigłami. To, co chciałem wam pokazać na tym etapie, to są też ustawienia, czyli firma zadbała nawet o to, żeby odpowiednio ustawić pitch i yaw w menu DJI Go 4. Jest to o tyle profesjonalne, że na przykład w Mavicu Mini czy w Mavicu Air 2 nie mamy takich ustawień, a Mavic Air 1 właśnie jeszcze załapał się na całkiem profesjonalny setting, w sensie takim, że mamy wsparcie aplikacji DJI Go 4. W środku mamy 2 śmigła z oznakowaniem białym i 2 bez oznakowania, czyli widzimy, że to śmigło kręci się zgodnie z ruchami wskazówek zegara, natomiast to śmigło z oznaczeniem kręci się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. Śmigła zrobione są dość profesjonalnie, mamy oznakowanie V2, elastyczne są, stosunkowo miękkie, ale wytrzymałe. I powierzchnia jest bardziej wyprofilowana, lepiej wyprofilowana niż oryginalne śmigła. Widać, że w Mavicu Air 2, jeżeli chodzi o te oryginalne śmigła, one niestety przez DJI nie zostały dopracowane. Mają mniejszą powierzchnię i ostrzejszy kąt natarcia. Tutaj jest łagodniej, jest większa powierzchnia, to jest ta podstawa. Jeżeli chodzi o średnicę, wygląda to bardzo podobnie, środek też, natomiast kształt łopaty tu jest lepiej wyprofilowany. I tak już wygląda Mavic z założonymi śmigłami w kolorze magenta. Fantastycznie, kolory stosowane częściej w modelach FPV, faktycznie tam, gdzie mamy mocno barwne te modele, mocno barwne akcesoria, tutaj uzupełniają fajnie ten czarny kolor Mavica R. Wygląda pięknie, naprawdę jestem mega zadowolony z tego, co tutaj widzę, i za moment wystartujemy.
Przejdźmy sobie teraz do ustawień. Mamy już założone śmigła czerwone. W takim razie mam ustawienie następujące. Main controller settings, advanced settings, gain, adjust values. Pitch 85, roll 100, yaw 95, vertical 100. Mamy to, możemy startować. Pojedziemy sobie w tamtą stronę. Jak na razie nie widać, żebyśmy mieli jakiekolwiek alarmy. Jest nieco wiecznie, ale wygląda wszystko w porządku. Ja się teraz troszeczkę podniosę. Dobra, i za tym drzewkiem sobie zawrócimy. Tu wygląda, że jest ok. Wezmę go trochę tak, jakbyśmy latali w trybie FPV, ale wygląda to gitarka. Pod tym względem, że nie mamy jakichkolwiek alarmów tutaj. Zasięg oczywiście w tym Mavicu nie jest jakiś rewelacyjny, ale nie latam daleko, już wracamy do nas. Obniżymy się trochę na jakieś 8-10 metrów, bo jest wiatr i za chwilę zrobimy drugą rundę, a mianowicie w drugiej rundzie polecimy w trybie sportowym. To będzie wszystko, śmigła spisują się w porządku. Myślę, że warto sobie je sprawić pod takim kątem, nawet jako ciekawostkę i akcesorium, bo jeżeli mamy tego drona i decydujemy się na Mavica R, tak? Jedynkę. No to w sumie jakie akcesoria można dodatkowo? Filtry, akumulator. Można pomyśleć też oczywiście, zależy gdzie latacie, jakie macie doświadczenia, ale są też możliwości takie, żeby trochę polepszyć ten zasięg. Ok, i to wyglądało bardzo dobrze. Teraz zrobimy lot mega szybki i polecimy w trybie sportowym. Sport, popatrzmy tak, żeby się nie rozwalić o coś. I lecimy. Zobaczymy, jaka to będzie prędkość. Gimbal do góry nieco. Nie ma na razie żadnej sygnalizacji. Wygląda w porządku. Lecimy 67, 68. Ja zawrócę. Tu już nas trochę rzuca, bo jest też wiatr. Gimbala proszę dać do góry. Byśmy nie wylądowali w jakiejś drzewie. Ja lecę bardziej tak jak w FPV teraz. Ale zasuwamy pod wiatr. 50 km na godzinę. Tak, teraz się czuję, jakbym naprawdę leciał kładem FPV. Tak, trochę wyżej. Jeszcze jedna runda, nie było żadnego zakłócenia, słuchajcie, żadnej sygnalizacji. Mamy ekspozycję trochę za słabą. Damy w takim razie troszeczkę migawkę na 1:30 może, co? Przecież jest za długo. Tak, filterek jest za mocny. Trudno. Ale ogólnie wygląda to w porządku. Jeszcze polećmy sobie w takim razie tutaj. I on nie hałasuje tak bardzo. Ja spróbuję przelecieć tu blisko nas teraz. Nagrajmy to. To są bardzo fajne przeloty. Spróbujemy się troszeczkę obniżyć. Teraz zasięg jest słabszy, trzeba uważać. Trochę niżej. To wygląda to dobrze i zawrócimy w naszą stronę i teraz przelecimy nad samochodem. Wygląda to bardzo dobrze. No teraz próbuję latać tak jak trochę w FPV. Oczywiście to jest dalekie od tego, natomiast wygląda to w porządku. Pod kątem takim, że można naprawdę poszaleć. Dobra. Natomiast tu jest gimbal i w przypadku upadków różnie z tym bywa, nie? Dobra. I teraz lecę centralnie
na nas. Zrobimy zawrotkę. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, co można powiedzieć? No na pewno jest to bardzo fajny dron, który jeszcze wzbogacony o te śmigła dodatkowe i o parę innych rzeczy typu dodatkowy akumulator czy przełączenie w inny tryb pozwoli Wam na to, żeby użytkować go spokojnie. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Link do Amazona niemieckiego ja umieszczę pod filmem. Bardzo dziękuję firmie Master Airscrew za przesłanie tych egzemplarzy do testów. Thank you very much guys from Master Airscrew. It is really great product and I like it a lot. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam. Pod filmem znajdziecie też linki do moich bezpłatnych produkcji, ale także do warsztatów premium, z którymi też warto się zapoznać. Następną edycję programu dla początkujących właśnie zakończyliśmy wczoraj, edycję pierwszą. Kolejna edycja będzie około 15 sierpnia, też zalinkuję pod filmem. Trzymajcie się, do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Słuchajcie, wygląda to naprawdę przyzwoicie i fajnie się lata na tych śmigłach, można je tylko polecić. Dostępne są na Amazon.de, czasami bywają też w Polsce z drugiej ręki albo na aukcjach, ale magazyny Amazona niemieckiego są również w Polsce i chyba tam najłatwiej je dostać. Ja postaram się zalinkować Wam też ten produkt, żeby można było go łatwiej zamówić. Koszt tych śmigieł za komplet około 100-150 zł, to zależy. Jeżeli ktoś bywa w Stanach, $20, więc widać, że jest duża przebitka ze względu na to, że to jest produkt amerykański, ale można go zdecydowanie polecić. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji tego kanału, zapraszam na live'y Latająca Kawka, które odbywają się zwykle 2 razy w tygodniu. No i cóż, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pod filmem znajdziecie link do moich bezpłatnych treści, a także do warsztatów online. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.